gospodarka pomorska, trójmiejskie porty, gospodarka morska, ale też inne branże, które znajdują się na Pomorzu, to bardzo istotny element gospodarki kraju. W tych elementach morskich wręcz kluczowy obserwujemy chociażby, co się dzieje z naszą wschodnią granicą i gdzie kwestia zablokowania, odblokowania handlu, transportu morskiego jest absolutnie kluczowa dla, w ogóle dla strategii całego państwa. Taką rolę dla Polski pełnią porty trójmiejskie, pełni port w Gdyni, pełnił w dwudziestoleciu międzywojennym, dlatego powstał i pełni do dzisiaj, funkcjonuje i znakomicie się rozwija. To nagroda dla całej historii portu. W tym roku obchodzimy stulecie portu w Gdyni i ta wielka historia dwudziestolecia międzywojennego, tego, że ówczesna Polska umiała zdefiniować swoje interesy gospodarcze i zrealizować, budując między innymi port w Gdyni, że ona jest kontynuowana i ma znakomitą przyszłość. Port w Gdyni teraz bije rekordy przeładunków, rozwija się, oddaje kolejne inwestycje, no i oby tak dalej. To również okazja, żeby uhonorować też inne branże, firmy, wszystkie te, które nie tylko dobrze funkcjonują, to oczywiście niezwykle ważne, dają miejsca pracy, dają wpływy z podatków, ale również są aktywne społeczne i wnoszą swoją też cegiełkę do budowania naszej wspólnoty. Te wszystkie działania tych przedsiębiorców też w sposób szczególny chcieliśmy uhonorować. Dzisiaj port w Gdyni stoi przed szeregiem wyzwań. W związku z tym to, co dla nas jest najważniejsze, to odpowiednie drogi dostępowe do portu. O to dzisiaj walczymy, o to się staramy i myślę, że na te kolejne lata rozwoju portu najważniejsze dla nas jest właściwy dostęp. Dostęp od strony morza to są inwestycje, które dzisiaj są już realizowane, czyli pogłębianie basenów portowych, ale również pogłębianie drogi dostępowej do portu. To, na co jeszcze dzisiaj czekamy, to szybka realizacja dostępu do portu, dostępu drogowego. Dzięki decyzjom, które powstały 100 lat temu, dzisiaj mamy port w Gdyni. To jest bardzo ważne dla gospodarki kraju, że ten port, uniwersalne miejsce dla wszelkich ładunków, z którymi możemy dzisiaj spotkać się w transporcie morskim, jest odpowiedzią na potrzeby rynku, a ta nagroda to jest też dla nas paliwo dla kolejnych decyzji inwestycyjnych, które będziemy tutaj realizowali, żeby przygotować port w Gdyni na kolejne 100 lat rozwoju.